Vampire to jest akcja honorowego oddawania krwi przez studentów, dedykowana głównie dla studentów. Oczywiście każdy może tę krew oddać, jednak to jest głównie akcja dla studentów. No i założeniem jest głównie zebrać tam jak najwięcej krwi, bo ta krew jest bardzo potrzebna. Ta krew teraz kwietniowa jest głównie na wakacje i jednak jest potrzebna teraz też, zaczyna się sezon motocyklowy, więc ta krew, którą zbieramy teraz, jest bardzo ważna dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. W czasie wampiriady zbieramy około 90 litrów, 80, to już tak zależy, ile osób przyjdzie. Wampiriada jest akcją krwiodawstwa. Pomagamy studentom pomagać innym i pomagamy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w tym, żeby nie zabrakło krwi dla potrzebujących osób. Ale mam po prostu takie przeświadczenie, że to się może komuś przydać. Też mam rzadką, znaczy może nie rzadką, ale potrzebną grupę krwi Rh-, więc jak mogę pomóc, to po prostu w taki sposób pomagam. Daję, żeby pomagać innym, ponieważ to już jest mój czwarty raz bodajże już tutaj na wampiriadzie jestem. Na tyle mi się ta konwencja tutaj samorządu i Politechniki spodobała, że dlatego tutaj mogę oddawać i oddaję jak tylko mogę, prawda? Co 3 miesiące regularnie jestem w krwiodawstwie i pomagam innym w zasadzie moją krwią na tyle, co mogę, prawda? Politechnika Opolska.